Cześć, witam Was w piątym odcinku serii o najlepszych drogach na motocykl w Polsce. Przypomnę na wstępie, że jeśli jesteś ciekaw kolejnych propozycji, kliknij subskrypcję i dzwoneczek. Przed nami 6 odcinków. Po ostatniej propozycji pochodzącej z Kaszub, tym razem czas na sąsiednie Mazury i Warmię. Chciałbym przedstawić wymienianą w prawie każdym tego typu rankingu drogę krajową numer 58. Zazwyczaj opisuje się jej fragment od Olsztynka do Szczytna. Proponuję trochę przedłużyć trasę przynajmniej do Rucianego Nidy, chociaż tak naprawdę śmiało polecieć można do Pisza, eksplorując tym samym trochę większy kawałek pięknych Mazur. Odcinek drogi 58 z Olsztynka do Rucianego Nidy mierzy około 105 km. Czas, jaki podaje Google Maps do przebycia bez zatrzymywania, to około 1,5 godziny. Chociaż wierzę, że są tu rzesze motocyklistów, które pokonały ten fragment w znacznie krótszym czasie. Sprzyja temu nitka drogi. Nie jest ona jakoś bardzo wymagająca. Większość winkli jest średnio ostra lub łagodna. Nie ma tu oczywiście serpentyn albo zakrętów 180 stopni charakterystycznych np. dla drogi w Górach Słonych, natomiast śmiało konkurować może z wieloma innymi drogami z południa. Konkurować może w jeszcze inny sposób. Na Mazurach znajduje się około 1/3 ogólnej liczby jezior w Polsce i oto jeden z argumentów świadczących o wyjątkowości tego regionu. Przemierzając samą trasę ze Szczytna do Rucianego, doliczyć się można ponad 30 akwenów takich na wyciągnięcie ręki przy samej drodze. Chociaż, szczerze mówiąc, jeśli ktoś liczy na obfitującą w ładne widoki trasę, to mimo wszystko są w tym regionie bardziej atrakcyjne pod tym względem miejsca. Krótko mówiąc, droga numer 58 nie jest może jakąś kwintesencją Warmii i Mazur, ale ma swój wyjątkowy klimat i można śmiało powiedzieć, że jest tym numerem 1, jeśli chodzi o kultowość wśród tutejszych motocyklistów. Trzeba też powiedzieć, że panuje tu raczej spokój, czyli coś dalekiego od tego, z czym kojarzone są okolice mazurskich kurortów, takich jak Mikołajki czy Giżycko. Startujemy z Olsztynka na Warmii. Droga szybko wjeżdża do lasu i takie otoczenie dominuje na prawie 40-kilometrowym odcinku do Jedwabna. Po drodze mijamy kilka leśnych parkingów z drewnianymi wiatami i ławeczkami do odpoczynku. Jest tu też coś dla fascynatów historii, a mianowicie kilka bunkrów z czasów I i II wojny. Jeden z nich znajduje się dosłownie metr od szosy, więc trudno go przeoczyć. Drugi, w okolicach Czarnego Pieca, trochę bardziej okazały, napotkamy odbijając w bok około 500 metrów.
Dla szerszego chyba trochę grona, miłośników dobrego jedzenia, przy trasie znajduje się kilka małych knajpek. Najważniejszą pozycją w ich menu są oczywiście ryby. Zazwyczaj restauracje te położone są praktycznie przy samych jeziorach. Chyba trudno o krótszą drogę z miejsca połowu na talerz. Jeśli wpadliśmy na drogę 58 nie dla samego fanu z jazdy, a lubimy takie wypady moto gastro, to jak najbardziej polecam. Odcinek od Jedwabna do Szczytna można by podzielić dodatkowo. Pierwsza połowa jest bardziej kręta, druga ma więcej prostych odcinków. To tutaj wjeżdżamy z Warmii do Mazur. Chociaż oczywiście nie przekłada się to jakoś znacząco na zmianę krajobrazu. Nadal podróżujemy piękną asfaltową wstęgą, wijącą się naprzemiennie wśród łąk, lasów albo mniejszych lub większych jezior. Za miejscowością Babięta pilnujemy właściwego kierunku. Na rondzie nie jedziemy prosto, aby utrzymać się na drodze 58 musimy zjechać pierwszym zjazdem. Ostatni etap to odcinek do Rucianego Nidy. Ruciane Nida ma zdecydowanie charakter turystyczny, sporo się tu dzieje. Jeziorko, restauracje, jachty, sporo motocykli, no i oczywiście ludzi.
Miejscowość tętni życiem. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą przejażdżkę w tym pięknym zakątku naszego kraju. Chociaż dzisiejsza trasa nie była zbyt skomplikowana do nawigowania, trzymaliśmy się cały czas tylko jednej drogi, to pod spodem w opisie tego filmu, ale też we wszystkich wcześniejszych, zamieszczam na Waszą prośbę mapy. To do zobaczenia w następną środę w kolejnym ciekawym miejscu. Cześć!